Ale że co, że zaczniemy dzisiaj? I tak zaraz kupa spłynie, jak tylko naciśniemy. Ona często płynie. Ten tekst będzie chyba do kanonu lektur szkolnych, coś czuję. Czasem musi popłynąć. Dwa tygodnie trzymam. Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a, po godzinach królem rowerów. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Giemza. Rowerzysta, ale nie tylko. Maciej, opowiadaj. Kim jesteś, skąd się tu wziąłeś? Co od nas kupujesz, albo co nam sprzedajesz i co w życiu robisz? I gdzie w tym wszystkim znajduje się rower? Rowerzystą jestem hobbystycznie, ale nie ma co ukrywać, że rower przy mojej pracy etatowej jest bardzo pomocny. Jestem z Kielc, od scyzoryków przyjechałem tu jakieś półtorej godziny temu, bo kamerzysta się tyle rozstawiał, ale już dajmy mu spokój, wystarczająco od nas dostał dzisiaj. Ścigam się motocyklem, głównie Ride Dakar, to jest zawsze mój cel numer jeden każdego roku. Także w styczniu się do mnie nie dodzwonicie, bo jestem na pustyni. A przyjechałem tutaj dzisiaj do Mikołaja po te piękne sztuki, które są za nami. To kosiarki. Kosiarki, nie, gwarne, rowery. Tak. Jedna niebieska, druga żółta. Automaty. To będzie moje pierwsze doświadczenie z elektrykami i w sumie nie mogę się go trochę doczekać, bo z tego, co wiem po jakichś tam różnych relacjach, to trochę się idzie tymi rowerami po lesie. No idzie się, a oczekujesz, że one będą same dojeżdżać do domu, czy że będzie jednak trzeba trochę pedałować? Nie, oczekuję, że będzie trzeba jednak trochę pedałować, bo tak to nie trzeba pedałować na motocyklu, to wystarczy. A to jesteś trochę bardziej świadomy rowerzystą, bo jeszcze spora część społeczeństwa myśli, że na rowerze elektrycznym, który tak naprawdę jest rowerem ze wspomaganiem elektrycznym, to w ogóle nie trzeba pedałować. To wiem, że trzeba i zaskoczyło mnie jedynie to, że jest ograniczenie do 25 km na godzinę. Ale to pewnie jest jakoś tam uregulowane tymi przepisami wszystkimi, tak? Tak, ale jeżeli jeździsz poza ruchem ulicznym, poza wyznaczonymi drogami państwowymi i tak dalej, to możesz sobie tą blokadę zdjąć. Oczywiście, jeżeli konstrukcja roweru na to pozwala i się od tego nie zniszczy. A powiedz mi, będziesz ten rower używał tylko do rekreacji, czy planujesz też jakiś trening uzupełniający pod jazdę na motocyklu? Taki rower może być do treningu przydatny? Czy tak naprawdę to będzie głównie pod trening uzupełniający, tylko że tak jak zwykłym rowerem robiło się po lesie, nie wiem, 20, 30, 40 km, tak tym się pewnie będzie dało zrobić dwa razy tyle przy podobnym zmęczeniu, tak? I będzie można trochę więcej po prostu zwiedzić okolic wokół domu i więcej fanów z tego wyczerpać. Więc myślę, że głównie będzie to skierowane pod trening, tylko pod dłuższy. Czego ja potrzebuję tak naprawdę, bo jak wsiadam na Dakarze na motocykl, no to spędzam na nim, nie wiem, 10 godzin, tak? A 10 godzin ma jeden etap? Mniej więcej. Najdłuższy etap, jaki jechałem, miałem na przykład między 800 a 950 km, więc stajecie na siku? Zależy, czy jesteśmy na odcinku, czy na dojazdówce. Na dojazdówce stajemy, na odcinku nie. Ale to masz 10 godzin, jest cały odcinek, czy w tym są właśnie jakieś dojazdy? Nie, w tym są dojazdy. Na przykład jak mam odcinek 900 km, to 550 z niego to może być odcinek specjalny, a 350 to mogą być dojazdówki. Na przykład ale rano. I tak macie limity czasu i to się wszystko razem musi jakoś zamykać. Tak, tak, tak. Na dojazdówkę poranną, załóżmy, jeśli ona ma 200 km, no to dają nam 2,5 godziny, tak? I wtedy to jest głównie asfalt. Startujemy 4-5 rano, jest zimno jak... Wiem, bo w Malborku o 7 też jest zimno. No to tam też jest zimno. Ale koło 12 już się robi ciepło. Koło 9 nawet już się robi ciepło. W Malborku, koło 12. No to w Jeddzie trochę wcześniej. A ile razy już byłeś na tej pustyni? Bo na przykład Marek Dąbrowski też ma od nas rower i on chyba zamienił się w beduina i mieszka na pustyni. Takie mam wrażenie. No wiesz co, to jest tak, że jak ktoś pojedzie raz na Dakar, to już się staje powoli beduinem. To jest tak, że procentowo to wzrasta z Dakaru na Dakar. To ile razy już byłeś? Na samym Dakarze byłem 5 razy, ale no tak, żeby być na pustyni i się ścigać, no to byłem więcej, bo byłem na pustyni w Maroko, byłem na pustyni w Katarze, w Chile, więc też już trochę mam tam swój drugi. To takim pół beduinem już jesteś. Trochę tak, jeszcze by się przydało, żeby takiego beduina w rękach trzymać z tego Dakaru, ale to jeszcze kawałek musimy poczekać. Oby jak najkrócej. Jakie masz plany na najbliższy start? Jakie masz ambicje? W którym momencie to już jest dobry wynik? Mówisz o Dakarze? Tak. Myślę, że pierwsza dziesiątka to jest dobry wynik. Jak na chłopaka, który na co dzień nie mieszka na pustyni, tylko bardziej jest leśnym ludkiem, tak? Bo u nas w Polsce pustyni nie uświadczysz, chyba że Błędowska, na którą średnio można wjeżdżać. Znaczy można, tak? Ale to nie jest pustynia, umówmy się. Dla nas to jest pustynia, bo jest po prostu otwarty kawałek piaskowni. Ale myślę, że pierwsza dycha to jest taki dobry cel, żeby gdzieś tam go osiągnąć. A powiedz mi, jak z budżetami?
a po pierwszej dyszce pewnie będziemy celować dalej. Wyżej. A powiedz mi, jak z budżetami, no bo większość polskich sportów, tak żeby daleko nie szukać, to nasz operator jest hokeistą, amatorem. Ja jestem też hokeistą, trochę bardziej amatorem, tak 5 razy bardziej niż on, bo on umie trochę grać. I my na przykład mamy jedno lodowisko na 2,5 miliona ludzi tu w Warszawie okolicach. Takie lodowisko treningowe z małą trybunką i byle jaką szatnią. A Słowacy na tą ilość ludzi mają powiedzmy 30 stadionów lodowych. No i efekt jest taki, że oni sobie na olimpiadzie zrobili brązowy medal, a my nie. A my nie. A to jeden brązowy na całość. Wiesz, to zależność też jest taka, że u nas w Polsce torów crossowych dobrych, no to może jest tyle, a może nawet nie. A torów crossowych dobrych we Włoszech, Francji czy Hiszpanii jest tyle dookoła jednej większej miejscowości. Mógłbyś tak sobie, wiesz, tak tymi rękami ruszać i po prostu... Tak to jest, no u nas są inne jakieś tam realia, u nas masz skocznie narciarskie. No, chyba bym nie demonizował, nie wydaje mi się, żebyśmy ich mieli jakoś strasznie dużo. No nie, ale sam sport jest w mediach i to okay. Już jest dużo, tak? Okej. Okay. A powiedz mi, jak z budżetami? Jest taka przepaść jak w większości sportów, że Polacy przyjeżdżają Mondeo Kombi, a obok ciebie rozstawia się Norweg na 3 tiry, czy wiesz co, w naszym przypadku tak nie ma, bo zespół, w którym ja jestem, już jest na tyle długo w tym rajdzie, że po pierwsze złapał doświadczenie, po drugie renomę, a po trzecie my nie obstawiamy pozycji w drugiej setce, tylko raczej w pierwszej dwudziestce na każdym rajdzie. A żeby obstawiać pozycję w pierwszej dwudziestce, no to za tym muszą iść i finanse, a za finansami kryje się po prostu wszystko. Cała struktura zespołu, przygotowanie zawodnika, możliwości zawodnika na treningi, sprzęt i tak dalej. Więc na tamtym rajdzie nie ma szans, żebyśmy odstawali. Czyli na samym rajdzie zaplecze jest, bardziej przy treningu brakuje. Może w sezonie jest po prostu trochę inaczej z tym, natomiast na samym rajdzie nie odstajemy. Są zespoły fabryczne, które są zespołami fabrycznymi i z nimi nie można dyskutować. Oni po prostu każdy ma po 3 motocykle. Oni są pełnym rozmachem, przyjeżdżają ciężarówkami i rozstawiają się, ale fabryka jest fabryką i oni muszą tak robić, tak, żeby się pokazać. To jest tak jak na Formule 1, że Mercedes, Ferrari, oni tam są po to, żeby ludzie po prostu tą markę kojarzyli marketingowo. Natomiast porównując się do tych zespołów, z którymi my się ścigamy, to jesteśmy jak najbardziej na równi. No to fajnie, to miło to słyszeć, że macie równe szanse techniczne. A co jeszcze w życiu robisz oprócz tego, że jeździsz motocyklem po pustyni i teraz, jak rozumiem, będziesz sobie trenował na rowerze? Czym się jeszcze zajmujesz? Pozostanie to moją słodką tajemnicą. Ale no, masz jakieś dzieci, żonę, czy w związku z tym, że jesteś beduinem, to w ogóle nie masz rodziny? Mam psa Kazika i narzeczoną i ona już na pewno teraz mi to wypomina, że najpierw wspomniałem o psie, a nie o niej. To zawsze tak jest. No. Trzeba było o tym ale myśleć to wcześniej. Żart. To nie, wiesz. Tego już się nie wytnie. To już zostanie. Z nami na zawsze. Nie oczekuję tego, żebyśmy to wycinali. I tak, mam zajęcie, które jest całkowicie niezwiązane ze sportem i absorbuje dosyć sporą część mojego czasu i tyle. No dobrze, to mi pozostaje trzymać kciuki za twoje i ekipy wyniki na Dakarze. Ciekaw jestem, jak sprawdzą się rowery elektryczne, kosy, rowery, które stoją za nami. Na pewno będę chciał cię zaprosić, jak trochę nimi polatasz. Oby to nie było tak, że ty szybko coś urwiesz i widzimy się w serwisie. Pogadamy wtedy. Mikołaj, gwarancja to na ile jest? No dobra, a dalej się nie znamy. I zobaczymy, jak te rowery ci się sprawdzają, gdzie nimi pojechałeś, co udało ci się w nich urwać i tak dalej. Czemu od razu urwać? A jakoś tak mi się pomyślało. Dobry. Dzięki za wizytę dzisiaj. Do Dzięki. Zobaczenia. Hej. Do zobaczenia.